Radio Wnet, www.wnet.fm. A gościem poranka Wnet jest Wojciech Lubawski, prezydent Kielc. Na początek kwestia uchodźców. Panie prezydencie, wczoraj konferencja, ksiądz biskup, pan minister Kempa, Kielce włączyły się w pomoc ofiarom wojny na Bliskim Wschodzie. Dlaczego? No chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że to nie chodzi o uchodźców, to jakaś pomyłka chyba. Chodzi o dzieci, które zostały najdramatyczniej doświadczone tymi wydarzeniami, które spowodowali dorośli. Te dzieci jak przeżyły, to w wielu przypadkach są sierotami, w wielu przypadkach muszą walczyć o swoje życie, w wielu przypadkach nie mają szkoły, nie mają nauczyciela, nie mają rodziców. Nie możemy udawać, że wszystko jest w porządku, dlatego Kielce włączają się w to, żeby im pomóc, bo okazuje się, że miesięczne wsparcie 10 dolarami powoduje, że to dziecko żyje w miarę normalnie. Więc jak sobie przeliczymy, ile możemy zebrać tak naprawdę, a liczymy, że te 400 tysięcy to jest minimum, to możemy mieć świadomość, ile możemy uratować istot tych młodych od skutków wojny. Panie prezydencie, to nie jest zwyczajna postawa włodarza miast, bo mamy w Polsce wiele miast większych, bogatszych, a mimo wszystko nie wszystkie włączają się w taką formę wsparcia ofiarom wojny tam na miejscu. No, ja patrzę na program, który mamy na najbliższe 2-3 miesiące i mamy bardzo wiele różnych imprez, różnych zabaw, różnych koncertów i trochę tak myślę, że gdzieś z tyłu jest jednak taki niepokój, że my się tu bawimy, my korzystamy z dobra tego, że mamy pokój u siebie, korzystamy z lata, korzystamy z wszystkiego, co można, a gdzieś jest ten dramat dotyczący najmłodszych. Panie prezydencie, pewnie pan nie odpowie, ale kiedy pana przedstawiłem, zawahałem się, czy przedstawić także prezydent Kielc i kandydat na kolejną kadencję. To już jest pewne, czy to jeszcze się waży? Nie, jeszcze nie jest pewne. Z paru przyczyn. Ktoś może się dziwić, że no, zostało pół roku do wyborów, a ja nie głoszę, czy będę. Tak, to urzędujący prezydent, który wygrał miażdżącą przewagą w pierwszej turze. No tak, ale ja jestem 15 lat już prezydentem, Kielczanie mnie doskonale znają, więc ja nie muszę się wywieszać w tej chwili na plakatach i pokazywać, jak wyglądam i co się po mnie można spodziewać. A musimy mieć świadomość, że jeżeli ogłoszę, że będę startował, to praktycznie całe moje działanie zostaje sparaliżowane. Bo wszystko, co robię, to powiedzą, a to jest kampania wyborcza, więc to jest po pierwsze. A po drugie, autentycznie jeszcze takiej ostatecznej decyzji nie podjąłem. Jest wiele... Ja już mam swoje lata, jestem już doświadczonym samorządowcem, ale chętnie bym już przekazał komuś młodszemu. Z tym, że okazuje się, że na razie nie przekonują mnie ci kandydaci, którzy się zgłosili. Może trochę mam grzech takich zaniechania, że nie przygotowałem sobie swojego następcy, to jest oczywiste. I dlatego zobaczymy, jaka będzie decyzja, ale nie jest mi obojętne, co się dalej będzie działo w Kielcach. Był kontakt między panem prezydentem a szefem Prawa i Sprawiedliwości, kiedy PiS ogłaszało, że pana poprze w kampanii wyborczej? No, to dla mnie wielki zaszczyt, że pan Jarosław Kaczyński wskazał mnie. To jest jeden z elementów takich mobilizujących mnie do tego, żeby jednak stanąć w te szranki po raz piąty i być może ograć tych, którzy chcieliby przejąć Kielce. Cztery kadencje za panem. Największy sukces pana prezydenta. Co pan uważa za swoje ulubione dziecko pozostawione w Kielcach? No to wie pan, po 15 latach trudno jest wskazać jedną rzecz, ale no powiedzmy, po pierwsze pozyskiwanie pieniędzy unijnych i zmiana tak naprawdę układu komunikacyjnego całego miasta. Dzisiaj do Kielc się wjeżdża dwupasmowymi drogami. Dzisiaj Kielce są dosyć dobrze skomunikowane, można powiedzieć. Wygrywamy różne plebiscyty i konkursy na miasto przyjazne dla kierowców, ale również decyzją Parlamentu Europejskiego jesteśmy europejskim miastem sportu, jako jedyne miasto w Polsce. Klubów amatorskich jest bez liku podobno w Kielcach. Klubów amatorskich jest 170, o ile pamiętam, ale mamy też ekstraklasowe zespoły w piłce ręcznej, w piłce nożnej, w siatkówce, więc to są te wartości. A jeszcze mogę dodać, że
tym roku otrzymaliśmy platynowy certyfikat Smart City, pracujemy od 10 lat na tym, czyli chcemy, żeby, bo to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy już inteligentnym miastem, ale chcemy, żebyśmy byli inteligentnym miastem i te prace są cały czas wykonywane. Na czym inteligencja polega tego miasta? Na czym polega cel inteligentnego miasta, który pan prezydent chce wprowadzić? No, mądre zarządzanie, czyli takie, żebyśmy na darmo nie tracili energii, żebyśmy nie zanieczyszczali środowiska, żeby ludziom się dobrze żyło, że jak wsiadają do autobusu, to nagle nie ma jakiegoś szaleństwa, tylko dojeżdżają do celu, więc bardzo wiele elementów jest w tym. Kwestie inwestycji, bo pojawiają się zarzuty, że rzeczywiście infrastruktura jest zrobiona, rzeczywiście kluby sportowe się rozwijają, ale nie ma miejsc pracy, które pozwoliłyby zostać młodym kielczaninom tutaj w swoim rodzinnym mieście. No jest nieprawda. To są pewne argumenty opozycji wynikające z tego, że no coś trzeba zarzucać prezydentowi urzędującemu. Powiem tak, no w tej chwili jest około 6% bezrobocia, ale to bezrobocie jest dużo większe w powiecie. Jak dzisiaj staniemy na rogatkach miast, to co rano tysiące samochodów przyjeżdża tutaj, więc tak naprawdę trzeba by się troszczyć. Ja jestem chętny się zaangażować w to, żeby w powiecie ziemskim, kieleckim było więcej miejsc pracy, bo wtedy to są takie naczynia połączone. Ale ten 6% poziom bezrobocia nie jest jakimś dramatem. Nawet największe aglomeracje w Polsce biją się cały czas z kwestią demograficzną. Jak wygląda sytuacja w Kielcach? To jest tak, że udało się zatrzymać odpływ młodych osób? Czy na Kielce są konsumowane przez inne aglomeracje jak Śląska czy jak Warszawa? Wie pan co, to jest tak, że ja od 15 lat muszę odpowiadać, co mam zrobić, żeby ludzie nie wyjeżdżali młodzi z Kielce. Ja odpowiadam, niech wyjeżdżają. Moje dzieci wyjechały. A to odważna deklaracja. Odważna, ale przemyślana. Jeżeli ktoś ma pieniądze, to niech studiuje w najlepszych miejscach na świecie. Niech studiuje w Stanach Zjednoczonych, w Anglii. Ważne, żeby stworzyć taką diasporę kielecką, żeby oni czuli się tutaj, że tak powiem, że są stąd. To jest po pierwsze. A po drugie, żeby kto inny chciał przyjechać. Czyli nasze uczelnie muszą być na tyle atrakcyjne i powoli stają się. Tak naprawdę to nie jest problem nawet uczelni. To jest problem wysokości zarobków. Jeżeli dzisiaj, ja powiem taki przykład. Bo one się to wszystkim są jedne z najniższych w Polsce. Tak, i to jest, dzisiaj informatyk w Kielcach zarabia 5 tysięcy, w Krakowie 10, w Warszawie 15. No i pytanie, jak jestem informatykiem, no to muszę jakąś decyzję podjąć, jak mam rodzinę, mam dzieci, no to podejmuję. To się powoli zmienia. I my widzimy ten marsz w górę i to jest przede wszystkim przez uczelnie i przez Kielcki Park Technologiczny. Jesteśmy na dobrej drodze, ale to musi potrwać. No ale to nie jest tak, że włodarz miasta, kiedy widać, że u mieszkańców ubywa, to nagle łapie się za głowę i mówię, co tu zrobić, żeby oni zostali, jaką inwestycję sprowadzić, jaką firmę zainstalować w moim mieście, żeby ci młodzi absolwenci naszych liceów, naszych uniwersytetów tutaj zostali i mogli potem oddać na mnie swój głos. Wie pan co, inwestycje to jest trochę taki wyszargany już taki pomysł, szczególnie przez opozycję, bo dzisiaj brakuje miejsc do pracy, znaczy rok do pracy. Dzisiaj ktoś, kto ma jakiś zawód konkretny, to jest poszukiwany i pytanie jest troszeczkę innego rodzaju. Mianowicie tak, musimy budować mieszkania i budujemy, musimy stwarzać nowe warunki do tego, żeby ludzie podejmowali wysiłek, tworząc swoje własne firmy i robimy to, bo jest Kielcki Park Technologiczny, który się bardzo dynamicznie rozwija, przez premiera Morawieckiego wskazywany jako jeden z najlepszych w Polsce, już dzisiaj największy, mimo że jeden z najmłodszych, więc to się dzieje. Panie prezydencie, mieszkania czy Mieszkanie Plus do Kielc zawita, jak wygląda? No na razie to się nie opłaca. My tworzymy mieszkania na podobnych zasadach, ale spłacamy dług czynszem, ale to mieszkanie staje się własnością tego, który to spłaca. W Mieszkaniu Plus jest wynajem dosyć wysoki niestety, wyższy niż u nas. Dlatego na razie to jeszcze żeśmy się nie dogadali z rządem. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, propozycja, którą składa rząd i w tej pierwotnej formie programu Mieszkanie Plus i w tej aktualnej, trochę zmienionej przez ministra Kwiecińskiego i ministra Sobonia, obydwie te propozycje są dla pana i szczególnie dla mieszkańców Kielc nieatrakcyjne. Nieatrakcyjne, dlatego że jeżeli dzisiaj wyceniono, że w Kielcach mieszkanie na wynajem będzie kosztować 23 zł za metr kwadratowy miesięcznie, a ja
buduje mieszkania i płacimy 13, ktoś płaci 13 zł. Połowę się, niemalże. Niemalże połowę i staje się właścicielem tego mieszkania docelowo, no to chyba to jest ewidentny interes każdego, żeby iść w nasz projekt. Ile mieszkań miasto buduje? Jaka jest skala? Kilkaset rocznie budujemy. Równolegle budujemy tak zwane mieszkania chronione. To jest nasz wielki sukces, gdzie dla starszych ludzi 25 metrów kwadratowych solo, 36 dla pary, gdzie te mieszkania, tych mieszkań się nie da sprzedać, nie da zapisać za WUKA. Tam jest cały czas sanitariusz, raz w tygodniu lekarz. Bardzo sobie chwalą starsi ludzie te mieszkania chronione. Panie prezydencie, to muszę zapytać o to referendum odwoławcze, bo to taki najbardziej bijący w oczy punkt tej czwartej pana kadencji. Jak to się stało, że prezydent wybrany tak dużą większością głosów dwa lata później musiał się mierzyć z referendum odwoławczym? To jest grupa ludzi, która miała ochotę przejąć władzę i zmierzyła się. No nie osiągnęli tego, co... Sprawy są jeszcze w prokuraturze w tej chwili, bo to nie było za bardzo czysto rozgrywane. Także wie pan, no to coś jeszcze... Każdy, kto walczy o władzę, każdy, kto chce być samorządowcem czy innego rodzaju, że tak powiem, politykiem, musi się liczyć z tym, że będzie miał momentami podgórkę. I to było podgórka, ale dzisiaj myślę, że argumenty, które były już, jakby Korona Kielce, która finansowana, jeden z argumentów podstawowych, tak jest, że lotnisko chcemy budować, jakieś szaleństwo. A właśnie jak wyglądała historia z lotnictwem? Czy jeszcze spółka, która lotnisko miała budować, istnieje, czy już została? Istnieje i to lotnisko będzie, to nie ulega wątpliwości, bo takie warunki, jakie my mamy, nie ma nikt w Polsce w tej chwili, w centralnej jeszcze Polsce. Mamy 600 hektarów, 2000 hektarów jest obok, tam może być lotnisko. Moim zdaniem zdecydowane lepsze rozwiązanie na centralny port lotniczy niż między Łodzią i Warszawą. Tam może być towarowy port lotniczy. Ale z drugiej strony mamy Radom, no, rzut beretem, mówiąc kolokwialnie, od Kielc, a lotnisko, które sobie nie radzi. Ale był pan tam w tym Radomiu? Na lotnisku w Radomiu nie byłem pytanie, czy ktokolwiek był z radiosłuchaczy, czy ktokolwiek stamtąd... To jest lotnisko wojskowe, w mieście, nie ma żadnych perspektyw rozwoju, tak naprawdę blisko Warszawa, więc nie, to nie jest żaden argument. Czyli Kielce, lotnisko w Kielcach jest elementem pana programu? To będzie projekt, który chciałby pan realizować? Był i jest. W słabszej wersji, ale bardzo atrakcyjny, to jest port towarowy, który, ja powiem tylko tyle, Frankfurt nad Menem 2 miliony ton, Lipsk 1 milion ton, cała Polska 50 tysięcy. 70-miliardowy tort przechodzi nam koło nosa. A mamy gotowy, w ciągu 3 lat mogą samoloty odlatywać. Były już jakieś konsultacje z ministrem Mikołajem Wildem, który pilotuje budowę centralnego portu komunikacyjnego, żeby on się znalazł jednak nie między Łodzią a Warszawą, a właśnie tutaj pod Kielcami? Czy to jest jakaś... Myślę, że wrócimy do rozmowy po referendum i po stosunku mieszkańców. To jest dopiero początek. 3000 mieszkańców wysiedlić z tamtego terenu to jest praktycznie niemożliwe moim zdaniem, a za chwilę będą problemy środowiskowe, niedaleko jest Puszcza Kampinoska, więc to nie jest trafiony pomysł. Jeszcze pytanie o pieniądze, jak stoi kasa miejska w Kielcach. No jako jedyni z niewielu chyba, znaczy jedyni na pewno w województwie świętokrzyskim, a niewieli w Polsce, poddajemy się ratingowi międzynarodowej firmie amerykańskiej Fitch i dwa razy w roku dostajemy ocenę. Te oceny są, ostatnio były podnoszone, więc one są stabilne, są dobre dla nas. Nie ma tu, mimo że się zadłużamy, bo oczywiście chcąc budować za pieniądze unijne, musimy mieć udział własny i ten udział własny to otworzy, jeżeli przez lata budujemy, ale Fitch wystawia nam pozytywne ratingi. Jest jeszcze, jak rozumiem, miejsce na kolejne inwestycje, miejsce na kolejne kredyty, bo podobno budżet Kielc to jest trochę powyżej miliarda złotych, zadłużenie również jest trochę poniżej, ale też miliarda, więc... Robimy wszystko zgodnie z zasadami, zgodnie z regułami. Ograniczają nas przepisy i absolutnie wiele inwestycji jest planowanych, ale mamy też nadwyżkę budżetową roczną, kilkudziesięciomilionową, powiedzmy 60-70 milionów co roku, więc to daje nam możliwość inwestowania. Bo też pojawiły się takie informacje, że Kielce wzięły kredyt prawie ćwierć miliarda, żeby zrolować poprzednie zadłużenie. Tak było? Tak nie to nie było. Jest rolowanie. Jeżeli są kredyty, które są korzystniejsze i to są zyski konkretne, więc jesteśmy w stanie spłacić jeden
kredyt, żeby zaciągnąć drugi, ale tylko z powodu tego, że obsługa jest tańsza. Panie prezydencie, na koniec, czyli lotnisko, co jeszcze będzie, jeśli pan wystartuje oczywiście, sztandarowym pomysłem na piątą kadencję? Na razie nie będę mówił, bo będę tak zdradzał coś, tak konkurencji i nagle okaże się, że konkurenci powiedzą mój program przed tym, jak ja zdecyduję, więc spokojnie. W Radzie Miejskiej będzie pan miał własny klub? Tak. Czyli jest to zostaje klub, bez zmian? Klub jest, jesteśmy razem z PiS-em w koalicji i myślę, że tak będzie w najbliższej kadencji. Do Sejmiku Wojewódzkiego odda pan swoje głosy PiS-owi, czy będzie jakaś osobna lista? Oddaję PiS-owi. Kiedyś była lista, 40 tysięcy zdobyliśmy głosów. Trochę ze szkodą dla prawicy, więc teraz zmądrzałem i nie będziemy już wystawiać swojej listy. Był pan jednym z niewielu, jeżeli nie jedynym przedstawicielem dużych miast, który poparł Andrzeja Dudę, a nie Bronisława Komorowskiego. Jedyny, tak, 15 było w komitecie Komorowskiego. Ja byłem jedyny w komitecie Andrzeja Dudy z paru powodów. Po pierwsze, ideologicznie jest mi najbliżej do niego, a po drugie, znamy się od wielu lat, więc nie wyobrażałem sobie inaczej. 24 maja minęły 3 lata od wyboru w drugiej turze prezydenta Andrzeja Dudy na urząd głowy państwa. Jak pan ocenia te 3 lata, panie prezydencie? Jestem bardzo dumny, że mamy takiego prezydenta, który jest wykształconym człowiekiem, zna języki i potrafi się zachowywać, ma odwagę podejmować trudne decyzje. To jest mój prezydent. I jeszcze na koniec kontakty między rządem a samorządem. Wiele głosów się podnosi, że obecny rząd niezbyt szanuje ideę samorządności i zwalcza samorządność. Pan prezydent się pod takim zdaniem podpisze? Nie, chociaż popełniałem też błędy, bo moim zdaniem w tej chwili obniżenie wynagrodzenia dla samorządowców nie ma żadnego uzasadnienia i jest, myślę, nieprzemyślaną decyzją. To wpłynie na jakość samorządów także w Kielcach? Płynie, dlatego że dzisiaj trudno mi jest utrzymać najlepszych ludzi za te pieniądze, które mogą dostać. I jeżeli jeszcze teraz mamy obniżyć i dyrektorzy moi będą mniej zarabiać i fachowcy będą mniej zarabiać, to trochę, przepraszam za wyrażenie, ale spsieje samorząd. Kiedy Kielczanie dowiedzą się, czy ich włodarz będzie kandydował, czy nie będzie kandydował, kiedy jest termin? Najwcześniej w czerwcu, ale czy to będzie w czerwcu, to tego też nie wiem. Dziękuję najmocniej. Gościem pana Kawnet był Wojciech Lubawski, prezydent Kielc. A nam należy się piosenka dawno niegrana. Może zagramy zespół Lady Punk. Radio Wnet, www.wnet.fm.